Cześć, witajcie. Jest tak naprawdę od ponad tygodnia, to 11 marca pojawił się pierwszy film z ostrzeżeniem. Idziemy sobie tą narracją, jakoby faktycznie w kolejnych dniach i tygodniach miałyby się pojawić tutaj jakieś większe spadki, gdzie tak naprawdę od 72 tysięcy dolarów, czyli od tego praktycznie piku, to zapowiadam. Aktualnie mamy poziom 63 500 dolarów, co też oznacza, że spadliśmy sobie od naszego ATH, całego Bitcoina w sumie, czyli no jakoby tego 14 marca, o jakieś 15% na Bitcoinie. Co więcej, na Ethereum, co mnie bardziej cieszy, bo jakby jak ci, co mnie oglądają, wiedzą, że to jest moje główne jakby portfolio i po prostu chciałbym sobie go dokupić jeszcze taniej, spadliśmy sobie o procent już prawie 21. I w tym filmie zrobimy sobie taką małą aktualizację tego, co faktycznie może się nam stać tutaj na wykresie w kolejnych dniach oraz jak to wykorzystać, do jakiego poziomu możemy sobie spaść oraz w jakie altcoiny należy się obkupić, takie wiecie, jakby potencjalnie długoterminowe z dobrymi podstawami na to, żeby one też w kolejnych dniach nam urosły. Bo słuchajcie, na moim kanale nie robię żadnych sponsorowanych projektów, recenzji coinu, gdzie tam mi zapłacili. Jakby mamy tylko i wyłącznie swoje produkty, co też oznacza to, że jakby jestem niezależny i tutaj nigdy wam czegoś jakiegoś gówna nie polecam. A jak wchodzę w jakieś coiny i je wam polecam, to tylko właśnie dlatego, że sam w nie wierzę, według mnie mają potencjał one i też to, że po prostu dla mnie są one długoterminowe i sam w nie inwestuję. Więc tak to wygląda na moim kanale. Jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, bo tutaj skupiam się, tak jak mówiłem, albo na analizach długoterminowych, albo na właśnie jakichś kryptowalutach, które sam inwestuję, w które według mnie mają potencjał, to polecam. Daj tutaj przycisk subskrypcji. Od ponad tutaj tygodnia przed tymi koraktami jakby ostrzegałem, a jest to w sumie największa korekta od tak naprawdę 2 miesięcy po tym spadku, tak? Sell the news jest 23 stycznia, gdzie, by the way, jak sobie wstecz wciśnięcie filmy, to dokładnie tutaj to sobie shortowaliśmy tego ETF-a, mówiliśmy, że to jest dla mas, że tutaj już ten moment jest taki, że należy się wyprzedawać, bo te spadki nadejdą. Potem dokładnie tutaj mówiłem, serio, jakby sobie prześledźcie to, dokładnie tutaj wszedliśmy na nowo sobie w Ethereum, które urosło nam razy dwa i dokładnie tutaj ostrzegałem przed spadkami. Także nie zawsze oczywiście ta skuteczność u mnie jest dobra, ale w ostatnim czasie no tutaj udało nam się takie większe ruchy faktycznie przewidzieć i myślę, że każdy z was się z tym zgodzi. Oraz też jak tu was nie ma jeszcze na Telegramie, no to zapraszam. Tutaj jakby jestem dużo częściej dostępny. Parę razy tutaj dziennie piszę film, tylko mogę maksymalnie raz dziennie nagrać, co i tak jest dużym poświęceniem. I tu jakby o wszystkim piszę, tak? Jakby tutaj też ostrzegałem. Taką też ważną sprawą jest to, że nasz jedyny produkt, czyli taka nasza arena tradingu, taka grupa wsparcia, gdzie jakby nabór jest ściśle limitowany, tylko parę razy w roku go otwieramy. Teraz właśnie jakby otwieramy taką grupę, na której będziemy przez tydzień jakby informować ludzi, czym jest ta arena tradingu, z czym to się je, jak to wygląda. Jak ktoś będzie chciał, to po prostu dołączy. No i mówię o tym dlatego, że jakby na arenie ten taki nasz główny trader Mike, on tak naprawdę zrobił analizę tego Jupitera, na czym ja się wzorowałem na tym kanale, oraz też on mówił również o spadkach tydzień temu, że ma złe nastawienie do rynku oraz przewiduje również spadki. Także tutaj mamy jednomyślne głosy, więc jakby szukasz takiego miejsca dla siebie, które faktycznie może tak pomóc ci podejmować dobre decyzje na rynku, to myślę, że tutaj arena będzie dla ciebie. Kliknij sobie w ten link na samej górze. Zostaniesz tutaj jakby grupy tutaj przeniesiony, gdzie jakby wszystko ci wytłumaczymy i za 7 dni tego 25 marca podejmiesz decyzję i tak dalej. Także no, to wszystko na początek z takich aktualności, a teraz przejdźmy sobie już do tego, co faktycznie nas czeka. Kontynuując jakby tą analizę wczorajszą i tak jeszcze dla nowych osób, bo to zawsze muszę powtarzać, po prostu w każdym filmiku jest około 20% nowych widzów, którzy nie wiedzą, o co mi chodzi. W skrócie jeszcze tak powiem szybko, jakby ten wskaźnik to jest taki jeden z moich lepszych wskaźników, który zapalił się na poziomie 63 tysięcy dolarów. Czasem on działa z opóźnieniem, dlatego tutaj jakby mówiłem konkretnie o tym, że ten short jest już bardzo, bardzo prawdopodobny. No jak też bym wam pokazał jakby przeszłość tego wskaźnika, żebyście mieli pojęcie, jak on działa, no to faktycznie na dołkach praktycznie idealnie zawsze był taki strong long, który przewiduje wzrosty oraz strong short, który przewiduje jakieś tam większe makroekonomiczne spadki. Tutaj sobie teraz zapauzujcie, jak chcecie tutaj wiedzieć więcej. No i dlatego też był tutaj taki głos. Ale wczoraj też na filmie podeszliśmy do tego, tych jakby spadków, też bardziej taką analizą techniczną i tutaj faktycznie, tak, powiedzieliśmy sobie wczoraj o tym, dobra, sorry, jeszcze raz, bo dostałem telefon w
Okej, mała anegdotka. Kupiłem sobie do biura bieżnię, taką małą. Dzwonię właścicielka biura, że tutaj coś tam Ukraińcy za ściany słyszą posuwiste ruchy. Że serio, jakby sobie tam pochodzę po niej 5 na godzinę, słyszą posuwiste ruchy, nie mogą się skupić na pracy, muszę ją wynieść. Są takie jaja czasem z tymi ludźmi tutaj, że to masakra. Straciłem wątek, sorry, ale już wracając. Mówiłem o tym też w wczorajszym filmiku, tak właśnie bardziej z analizy technicznej, tak, że to, co tutaj faktycznie możemy też wywnioskować, to to, że widzimy każdego dnia, że faktycznie każda świeca, tak, jakby jej ten cień u góry i też ten cień dolny, mamy tak zwane te lower highs, czyli jakby te, że każdy dzień zamyka nam się coraz niżej i coraz niżej, oraz te jakby lower lows, czyli jakby też te świece, te cienie tutaj dolne, też zamykają się każdego dnia coraz niżej, tak od raz, dwa, trzy, czterech, pięć, sześciu dni, co też oczywiście jest takie bardzo prospadkowe. No i wczoraj, tak, jeszcze przed tutaj tą dużą świecą spadkową, jak byliśmy gdzieś tutaj, to mówiłem, tak, że jeżeli kilka dni zamkniemy jakby nad tym poziomem 0,5 na Fibonacci tych 69 tysięcy dolarów, no to faktycznie jest szansa na to, że już ten spadek się skończy i pójdziemy sobie w górę. Jednak jeżeli tego tutaj sobie nie zdobędziemy, to faktycznie ten ruch w dalszym ciągu jest prospadkowy, co tak naprawdę akurat teraz się dzieje. Widzimy, że ten level też, tych 64, sobie tutaj bez problemu przebijamy i tak naprawdę tutaj sobie teraz na też arenie tam gadamy z chłopakami. Taki pierwszy może poziom poważniejszy, gdzie faktycznie mogła ta korekta by odwrócić, to jest poziom, tutaj sobie teraz pociągniemy, tej 0,5 na Fibonacci, w tym tutaj stopniu poziom 56 tysięcy dolarów. To jest poziom właśnie wzięty tutaj od tego dołka spadku i korekty z ETF-a. I tak samo, tak, jak sobie to wyliczaliśmy też tak naprawdę patrząc na te jakieś spadki, które były w poprzedniejszych dniach, to tak samo nam wychodziło, że faktycznie takie minimalne spadki, jakby patrząc na tą świecę, po której jakby zaczął się ten sygnał, a nie jakby te lokalne ATH, no to tutaj faktycznie poszli w górę, ale tak spadaliśmy minimalnie, to, o to widzicie, 16%, tak, w kolejnych tych najbliższych dniach. To już był taki początek bessy, czy nie, to był ten początek tutaj tego większego spadku, no ale i tak, jakby ten największy spadek taki lokalny był na te 17%, patrząc od tego sygnału, bo ogólnie od tego lokalnego ATH był dużo większy, co nie. Tutaj tak samo, tu akurat jest, był ten Black Swan event, COVID i tak to wygląda tutaj też, poszliśmy w górę, ale potem w dół o też te mniej więcej 18% i tak dalej. No i to, tak jak też wspominałem, dałoby nam właśnie cenę od tego momentu. Bo teraz sobie zważcie na to, tak, że okej, są duże spadki znowu, ale tak naprawdę ten sygnał nam się zaświecił już tutaj tego 5 marca na poziomie, jak byliśmy 64 tysięcy dolarów, tak? Potem jak też w poprzednich sytuacjach poszliśmy sobie trochę w górę, jest ta korekta, ale tak naprawdę patrząc na to, że ten sygnał tutaj się już tutaj zasiecił, tak naprawdę teraz jesteśmy dopiero na plusie 1%, tak, od tego momentu. Dlatego też, jeżeli faktycznie tym sygnałem się sugerować, wydaje mi się, że ta korekta będzie w kolejnych dniach pogłębiona przez to właśnie, że zazwyczaj było to 15, 17, 18%, ale od tego sygnału. Teraz to jest tylko, powiedzmy, korekta na minus 1%, co nie? I tak właśnie sobie idąc tym tropem, nie wiem, czy trafnym, czy nie, to jest taka trochę też duża spekulacja skupiać się na jednym sygnale, ale jakby, no, mówię po prostu o tym. Byłoby to, no, tutaj może 12, to jest te właśnie 56 tysięcy, 17 to jest 53 tysiące, 20 to jest 51 tysięcy, co nie? Także tak tutaj to wygląda, no ale pamiętajcie, że w dalszym ciągu ten rynek jest bardzo, ale to bardzo prowzrostowy i nie przestraszcie się, tak? Bo to jest najgorsze to, co możecie zrobić, że teraz sprzedacie swoje coiny na minusie, będziecie chcieli, nie wiem, odkupić taniej czy coś tam, a w ogóle już myślicie, że hossa się skończyła. Słuchajcie, według mnie to będzie jedna z najsilniejszych hoss, jakie w ogóle były. Tam wielokrotnie jakby wam podaję argumenty w tych poprzednich filmach, dlaczego tak uważam. No według mnie to jest po prostu nierealne, żeby przy ilości danych, które mamy, tak, ze świata, to, że jest też rok elekcyjny w Stanach, żeby teraz hossa się skończyła. Jakby jak was to interesuje, też mam trochę takie wrażenie, że wiecie, ciągle się powtarzam, ale jakby też tak samo mam świadomość, że w każdym filmie są jakieś nowe osoby i te jakieś kluczowe informacje ciągle jakby muszę w kółko przedstawiać, więc jakby ten rok wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo silny, dlatego nie myślcie nawet o tym, że tu już jakaś hossa się skończyła i to już koniec, bo wcale tak nie jest.
jest. Idąc dalej, teraz tak sobie odświeżę, to w ciągu tak naprawdę ostatnich 24 godzin zostało zlikwidowanych 534 milionów longów. Także prawie pół miliarda dolarów w likwidacjach. Bardzo dużo, tak? Bardzo dużo. Jak sobie raz spróbujemy ten Fear and Greed Index, bo wczoraj on tak naprawdę był też na dużym poziomie, to naprawdę w ciągle rynek sobie nic z tego nie robi, tak? Ciągle tutaj mamy tą ekstremalną chciwość, która co prawda w ostatnim tygodniu była trochę wyżej, nawet na poziomie 90 stopni ze 100, aczkolwiek na tych spadkach za bardzo jakby ciągle mamy tą chciwość taką aż na tym poziomie ekstremalnym, dlatego jakby ja nie zdziwiłbym się, że jeszcze taki solidny dump mimo tych aktualnych spadków jeszcze by się przydał i że polecimy jeszcze niżej na te poziomy, które wymieniałem wcześniej. I teraz sobie przejdźmy może do altcoinów, które warto jest akumulować oraz w jakich poziomach mniej więcej. To jest taka też rzecz, która większość z Was interesuje. No więc zacznijmy sobie od tego Ethereum, tak? Bo to ja jest jakaś większość mojej pozycji. Ja tu już mieliśmy fajną korektę o 22%. I jakby ja sobie to zawsze lubię robić tak, że no wiadomo, tą najważniejszą częścią do analizy to jest dla mnie Bitcoin, tak? No bo jest największą kryptowalutą, też najłatwiej się go czyta. I po prostu jak spadniemy już gdzieś, jeżeli spadniemy, tak, gdzieś w te okolice tych 56 tysięcy dolarów, ja sobie planuję dokupić też Ethereum, tak? Spekulować można, że to będzie gdzieś w okolicach, nie wiem, na przykład 2800, co i tak da nam super jakby margines wejścia, chociaż teraz i tak już jest bardzo fajny, bo to jest też to, co powtarzam często, że według mnie Ethereum ma naprawdę bardzo duże możliwości wejścia na poziom 6000, 7000 w kolejnych miesiącach i ta cena aktualna po tych spadkach, nawet teraz aktualnie, nawet jak będą jeszcze większe może, jest już super. Także pamiętajcie to, teraz cena jest już i tak super. Idealnie nam się udało tak naprawdę sprzedać Jupitera po tej cenie 1,20 i 1,35 praktycznie na samej górce. Teraz sobie on poleciał niżej i ja już w Jupitera na nowo nie wchodzę. Mam go ciągle tam jeszcze 10% otwartego longa od tych tutaj 55 centów oraz ordery na spot, które jakby tutaj w tej siatce kupowałem między 0,6 a 0,4 dolara. Nie wchodzę, bo i tak go jakby trzymam. Ale takim ciekawym coinem, który wydaje mi się, że tu tutaj jak polecimy niżej, to będę chciał go sobie mocno skupić, jest Arbitrum, bo Arbitrum, teraz wiecie, miało jakby ten dump tych tokenów, był duży unlock i faktycznie to połączone z tym przerażeniem na rynku jakby spuściło nam tą cenę bardzo mocno, tak, bo od tego naszego ATH na Arbitrum poleciliśmy w dół sobie o 40%, to jest bardzo dużo i jeżeli tak, ta korekta na Bitcoinie będzie jeszcze kontynuowana, to powiedzmy, jak sobie jeszcze od teraz spadniemy do tych 0,40, może nawet niżej 35, coś w tych okolicach, to generalnie tutaj chciałbym sobie, jeszcze zobaczę, po prostu będę to porównywał, tak, z ceną Bitcoina, to będzie dla mnie kluczowe, gdzie, czy jak Bitcoin osiągnie, powiedzmy, już tutaj bym chciał kupować, jak będziemy na tej cenie tutaj, tak, tej 0,5, jeżeli tutaj dojdziemy, to wtedy, jaka cena będzie na tym Arbitrum, wtedy będę chciał go dokupić, bo według mnie w kolejnych miesiącach ma on dużą szansę na to, by osiągnąć poziom 4 dolarów, tak, a powiedzmy z tej ceny, powiedzmy 0,4, jak tutaj się zniżymy, do 4 dolarów, to już, słuchajcie, jest praktycznie 200%, także nawet na spot to jest super okazja, żeby kupić, a będę tutaj chciał jakby wejść podobnie, jak to było z Jupiterem, na małą dźwignię X2, żeby te zyski sobie podwoić, także tutaj 400% wtedy na jednym zagraniu w ciągu tam powiedzmy kilku miesięcy. Takie tutaj coś będę chciał też trochę większym kapitałem tak jak samo jak na Jupiterze odegrać. Nie zobaczymy. Może by mnie zlikwidowało, wtedy ta cena by musiała polecieć powiedzmy do poziomu 70 centów. To i tak bym sobie jeszcze usiedniał w dół, bo nie wierzę, że to jest koniec hossy. I tak naprawdę takiej ceny nie było, widzicie, to jest tutaj, takiej ceny nie było nigdy na Arbitrum jeszcze, co nie? Także to wydaje mi się bardzo bezpieczne zagranie, ale ciągle czekam, bo widzicie, tutaj Arbitrum bardzo dumpuje, stworzyły się jakby te dwie złe jakby newsy, co nie? Że według mnie normalnie dużo osób, tak samo jak w przypadku T na przykład, był zapowiedziany, wiecie, Celestia, ta co tak wystrzeliła w górę, co nie? Że rosła i był zapowiedziany duży unlock tokenów, tak? I ludzie myśleli, że okej, sell the news event, dużo osób będzie sprzedawać, więc na pewno spadniemy, wchodzę w shorta, a ta TIA jakby wbrew wszystkiemu, wbrew logice, poszpowała nam do góry i każdego po prostu zlikwidowała. Także to, takie te właśnie, ten common knowledge, takie ta wszechobecna wiedza, tak? Że teraz tutaj Arbitrum miał ten unlock tokenów, normalnie masz takiego dumpu to nie zrobiło, bo większość tego się spodziewa, tak? Ale teraz, że to nam się połączyło jakby z tym dumpem na Bitcoinie, to daje nam takie, że o,
faktycznie te coty są spadki większe, bo ludzie myślą, że to ci ludzie się z tego unlocka wyprzedają. Tak ja sobie to jakby tłumaczę. Co jakby też myślą sobie, że okej, Arbitrum tam jeszcze ma dużo więcej jakby tych unlocków przed sobą, to już będzie spadać, tak? A to jest właśnie, wydaje mi się, taki sell the news event, gdzie normalnie ta cena by rosła, tylko zostało to przeszkodzone przez tą korektę, gdzie właśnie po tej korekcie, jak już się ona skończy, to Arbitrum może stosunkowo właśnie mocno nam urosnąć do tych, powiedzmy, nawet $4, kiedy nie wiem, w kolejnych po prostu miesiącach. Tutaj to jest, ja to wiecie, takie zawsze uwielbiam średnioterminowe zagrania, bo te krótko to tam wiecie, wróżyć sobie możemy i jakby nie ma to największego, według mnie, większego sensu. Więc zobaczymy, jaka będzie cena na bitku. Jeszcze się wstrzymuję, być może przestrzelę, być może będę chciał zbyt nisko. Zobaczymy, według mnie, jeszcze niżej na bitku spadniemy i jeszcze będą lepsze okazje do wejścia w to Arbitrum, aczkolwiek tak jak wam mówiłem, ta cena już tutaj zero, już tutaj i tak jesteśmy blisko niej, tak, bo ile tutaj nam brakuje tych 0,4? 10%, to już i tak jest bardzo blisko, ale no zobaczymy po prostu, jaka to będzie cena, czy to będzie 0,4, czy 0,5, czy 0,3, wtedy wejdę, jak Bitcoin mi spadnie do tych poziomów, do którego chcę spaść. Być może przestrzelę, no nie mam tutaj jakby, wiecie, jakiejś mega presji, bo powtarzam jeszcze raz, że wszystkie moje ordery spot na Bitcoinie zostały jakby nienaruszone, mimo że spodziewałem tej się korekty, przez to właśnie, że uważam, że ta hossa, która nadchodzi, będzie jedną z silniejszych hoss. I to, że tam mi jeden wskaźnik tak pokazywał, że co prawda dobry wskaźnik, że ten dump ma być, to i tak nie chciałem tego ryzykować, no bo to i tak mam na długi termin, nie chcę leży, co my tam jedna, wiecie, dump, co nie? Takich dumpów będzie kilkanaście w przeciągu kolejnych 2 lat, teraz ten by mi się udał, to kolejny by mi się nie udał, pociąg by mi odjechał i tyle z mojego trzymania długoterminowego. Po prostu to nie ma sensu, tak już tłumacząc dla nowych osób, bo myślę, że te stare już tutaj doskonale wiedzą, jakie tutaj mam do tego podejście. Także o Arbitrum sobie powiedzieliśmy, Ondo, tak? Kolejny, słuchajcie, super projekt, który również trzymam. Mam go na dźwigni X2 od 0,45 chyba, więc już to jest na minusie. Szkoda, no i to znowu, tak? Szkoda, bo mogłem zamknąć, no ale a co jakby tej korekty nie było? Więc tak sobie można grać, jakby byłem na to gotowy, że te ordery będą na minusie i jestem na to gotowy, żeby to jeszcze trzymać długo, tak? Więc jeżeli chodzi o Ondo, od tego ATH spadliśmy sobie tutaj w tym minimalnym punkcie o 42%. Już był bardzo duży dump i tak samo jak w przypadku Arbitrum, zobaczę, gdzie będziemy na Bitcoinie. Teraz aktualnie mam likwidację na poziomie no gdzieś tutaj jakby, że i tak tam mam, wiecie, to by musiało spaść mega nisko, także ja to się w ogóle nie przejmuję, to jest właśnie magia tych małych dźwigni, że i tak zarabiasz lepiej na spot, bo X2, a i tak cię to w ogóle nie rusza, bo masz tę likwidację mega daleko, co nie? Także to jest fajne. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że tak samo jak z Arbitrum, tak? Zobaczę, jak Bitcoin, jak tutaj spadniemy, jeżeli tutaj spadniemy, to gdzie będzie te Ondo, ale już fajnym bardzo poziomem do kupienia jest, myślę, poziom tutaj od tego dołka sobie licząc, tych powiedzmy 34 centów, bardzo już fajny poziom. I tak jak też mówiłem, Ondo, naprawdę jego taki magnes, to ten $1 to jest minimum w kolejnych miesiącach, jakie sobie ten projekt osiągnie. Wiem, że też dużo osób jakby ma taki problem, że nie wie, tak, czy ten coin, który jest mu polecany, czy to nie jest jakaś, wiecie, płatna współpraca, że on potem jakby odjedzie do zera i tak dalej. Więc ja tutaj polecam, mam mega dobre coiny, które należy akumulować pod właśnie jakby odbitkę, o które jakby nie musicie się bać, bo mają bardzo silne fundamenty i po prostu wcześniej czy później odbiją, co nie? Ja tak samo miałem z Jupiterem, że dla nowych osób, nie, że Mike na naszej arenie tradingu, do której was zapraszam, pierwszy link w opisie to jest ten grupa pierwszeństwa, zrobił taką 4-godzinną, naprawdę solidną analizę Jupitera, na której potem ja opierałem te swoje zagranie, tak, gdzie tam zrobiłem 1 000 000 złotych i on tak kazał jakby kupować, tak, pomiędzy 0,6 a 0,4, ale też przez długi czas tutaj wszystko, cały rynek rosnął, a Jupiter stał w miejscu i tak naprawdę nic nie robił, co nie? Więc ja gdybym się nie znał i bym myślał tak, że Jupiter to jest po prostu jakiś kolejny coin, bo ktoś mnie go tam na YouTube polecił, patrzę, cały rynek rośnie, Jupiter stoi, bym go sprzedał tutaj na minusie i tyle, tak? Ale to, że myśmy zrobili analizę i że realnie wiedzieliśmy, że to jest dobry, super fajny coin, trzymałem, no i w końcu to się, słuchajcie, opłaciło, tak? Urosnął bardzo fajnie. Tak samo jest z Ondo. Także jak trzymacie Ondo na minusie, nie sprzedawajcie, dokupcie sobie, jak tutaj spadniemy jeszcze trochę, bo myślę, że to będzie bardzo dobry, to jest po prostu bardzo dobry coin. Dolar to jest po prostu cena minimalna za niego w kolejnych jakby tygodniach. Co tu jeszcze mamy? Komp. W kompa wchodziłem, słuchajcie, po $75. Jestem teraz tutaj na trochę małym minusie. Też mogę sprzedać, tak? Tutaj na górce, no ale teraz mogę gadać. W kompa tak samo jak z Bitcoinem, tak? Trzymamy sobie go.
na powiedzmy $60 już będę chciał jakby tą cenę uśredniać i sobie tutaj coś dokupować. Starknet, tak samo, bardzo fajny coin, też w kolejnych myślę miesiącach ma duży potencjał na $4, na $5 być może, przy od tej ceny to jest też 200%. Mam go na dźwigni X2, trochę tutaj przehulałem, bo to jest chyba na 2,20 go kupowałem, także on już tu jest na dosyć większym minusie, ale też sobie go trzymam, bo też wiem, że to ma dobry bardzo potencjał i jest po prostu to fajnym coinem. No i tyle. Jeszcze raz, jakby te wszystkie te kryptowaluty, które wam polecam, to nie są żadne, wiecie, proces sponsorowane. Te produkty, które jakby ja mam, czy tam po prostu promocja Bybita sprawia, że jestem kompletnie niezależnym twórcą i realnie możecie mi ufać, że tylko jakby swoją opinię daję, która jest moją opinią, a nie opinią kupioną za srebrniki, żeby była jasność, co nie? To jest też jakby, bo dużo sobie osób nie zdaje, tak, że jakby, a tam se będę grał na jakiejkolwiek giełdzie i to nie ma znaczenia, ale patrzcie, to jakby jednoznacznie pokazuje, że na przykład przy $1000 kapitału startowego, jeżeli twoja strategia generuje ci 60% win rate'a na dźwigni X5 przy 100 trade'ach, na takim Bybicie zarobisz $1845, a na przykład na takim Binance zarobisz trzykrotnie mniej, tak? No bo faktycznie jakby to może się wydawać, że to jest wszystko mało, ale przy ilości tam, wiecie, 100, 200, 300 trade'ów, to już faktycznie jest coraz większa różnica, tak? Że faktycznie te prowizje na Bybicie są mniejsze, a z mojego linku macie jeszcze niższe, bo jestem jakby jednym z największych partnerów Bybita w Polsce i jeszcze mniej płacicie niż bezpośrednio robiąc konto pod Bybitem. Także tak to wygląda. No i właśnie, tak? Tych trade'ów będzie więcej, zakładacie konto nie na miesiąc, tylko na cały cykl, dwa cykle może, tak? Także no to się po prostu opłaca. Oraz też, jak chcecie być coraz lepszymi w krypto, to polecam naszą 3-tygodniową Akademię Kryptowalut, gdzie tutaj to jest darmowy kurs również i myślę, że ludziom to się bardzo spodoba, bo tutaj naprawdę przez całą bez tego robiliśmy takie zdrowe nawyki, dobre inwestowanie, jakby nie dać się swojej chciwości, emocjom, bardzo solidne podstawy. Z tego też macie codzienne live treningowe z Sube, on obraca kapitałem firm, jest jakby tym prop traderem tam na setki tysięcy dolarów, ma naprawdę dość doświadczenie, to nie jest tam jakiś, wiecie, chłopczyk z przypadku. Polecam bardzo, tutaj też tworzyłem parę lekcji. Właśnie jak sobie założysz konto na Bybicie pode mną, do tego wszystkiego masz tutaj dostęp do moich wskaźników, sekcji VIP na naszym Discordzie, gdzie tutaj naprawdę bardzo solidnych traderów agregujemy właśnie na Discordzie. Tutaj masz też ludzi, którzy jakby takie zdanie podzielają, tutaj Konrad, tyle procent, tak? Tutaj Bogdan Spawacz, Ampl, teraz właśnie ludzie sobie zaczęli grać shorty, tak? Dzięki tym moim też sygnałom, że tutaj się wyprzedaje. Też im to bardzo fajnie wychodzi. Tutaj widzicie, każdy teraz gra shorty przez te właśnie sygnały od nas, bo tej korekty się tutaj spodziewaliśmy. Także tak tutaj to wygląda, tak? Więc słuchajcie, no tak naprawdę to wszystko. Zapraszam do tej grupy pierwszeństwa też, jeżeli chodzi o nabór do areny. Myślę, że nie będziecie zniesmaczeni, bo naprawdę jest ona bardzo fajna. Więc dziękuję, to wszystko i cześć.